7:09. Rozmowa poranka. To rozmowa poranka. Naszym gościem jest Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówić będziemy o tym, co w Rzeczpospolitej dzisiaj także na portalu już RP.pl się ukazało, czyli sondażowa mijanka Platforma Obywatelska i Prawa i Sprawiedliwości. Hołownia ma powody do niepokoju, tak pisze Michał Szułdrzyński, kolega redakcyjny, w zasadzie chyba nawet przełożony naszego gościa. Zgadza się. I też zgadza się ta informacja, o której pani mówiła, że w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej. Te badania są przeprowadzone przez nas cyklicznie od wielu, wielu już lat. I chyba po raz pierwszy właśnie od lat, odkąd ja sięgam pamięcią, to Prawo i Sprawiedliwość jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest Koalicja Obywatelska. Ta różnica nie jest bardzo duża, ale warto to odnotować, bo to nie jest też jeden sondaż, który tak pokazuje, tylko jest to już cały trend sondażowy, w którym to na pierwszym miejscu w badaniach jest Platforma, przepraszam, Koalicja Obywatelska, a na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest taka sytuacja na przedwiośniu, między zimą a wiosną. W kampanii samorządowej Platforma rośnie, a Prawo i Sprawiedliwość słabnie. Jakie są tego przyczyny? No właśnie, co sprawiło, że Prawo i Sprawiedliwość odchodzi nieco w cień? To w zasadzie główne pytanie. O kolejnych ugrupowaniach w sondażu powiemy jeszcze więcej za chwilę. Czyli co takiego się wydarzyło? Czy to Platforma się tak mocno już poczuła u rządów, tak mocno złapała za stery? Czy mają na to wpływ rozliczenia właśnie, które też wychodzą i wypływają, których dokonuje rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, czy coś innego? Myślę, że tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno rzeczywiście jest tak, że po tym, jak na początku, po 15 października dominował Szymon Hołownia, to jego popularność się przełożyła też na popularność Sejmu, obrad Sejmu, to wszystko pamiętamy sprzed kilku miesięcy. To teraz w centrum uwagi jest bezdyskusyjnie premier Donald Tusk. I mobilizuje w ten sposób elektorat Koalicji Obywatelskiej. Tak jak zauważa Marcin Duma też w Rzeczpospolitej, układ sił w rządzie jest taki, że te ministerstwa, w których jest najwięcej tych najbardziej spektakularnych rozliczeń, są w kręgu Platformy albo są w kręgu Platformy, natomiast te ministerstwa, gdzie tematy są problematyczne, jak na przykład, no nie wiem, to akurat Marcin Duma tego nie wspomina, ale ja na przykład myślę o Ministerstwie Klimatu, no to tam rządzą koalicjanci. I to wszystko składa się na taki obraz sytuacji, w której Platforma rośnie. PiS spada. Cóż, tutaj to wymaga też dalszej refleksji, dalszego będzie być może zbadania. Natomiast no to jest kilka. Jedna z nich dotyczy tego zmian też w ekosystemie świata mediów. To znaczy zmieniły się media publiczne, zwłaszcza telewizja publiczna. I dosyć nagle część wyborców Prawa i Sprawiedliwości zaczęła dostawać zupełnie inny komunikat, inny obraz świata, który po prostu prowadzi do tej demobilizacji. Wydaje się też, że ta ostra retoryka, którą przyjął prezes Kaczyński, też może prowadzić do demobilizacji części elektoratu, czyli elektoratu umiarkowanego. Ja mam to poczucie, że jeśli ta ostra retoryka się będzie umacniać, a nie ma żadnego powodu dzisiaj, żeby stwierdzić, że prezes Kaczyński zrezygnuje ze swojej retoryki bardzo, bardzo ostrej, to te spadki mogą trwać dalej, tak? Że PiS może stracić więcej niż ma teraz i zejść z tego pułapu 30%. No ale dlaczego, kiedy Jarosław Kaczyński występuje mocno w obronie też, no jak wiemy, jak pamiętamy, uwięzionych parlamentarzystów, a Donald Tusk mocno grzmi o ich ukaraniu, wysłaniu do więzienia, to tylko przykład, tak? No ale jeżeli Donald Tusk wychodzi z mocną retoryką, to nie razi umiarkowanego elektoratu, a kiedy Jarosław Kaczyński, to już go zraża.
Merkony elektorat, który takiej retoryki nie chce, jest częściowo zaparkowany w koalicji trzeciej drogi. Tak, to jedna rzecz. Druga, mówimy o bloku wyborców PiS-u przede wszystkim, którzy i te wszystkie badania, które były przez ostatnie miesiące, lata jeszcze w kampanii parlamentarnej, o których ja też słyszałem, one pokazywały, że ten elektorat się utwardził w Prawie i Sprawiedliwości, ale to nie jest tak, że on jest w 100% tylko twardy. I część wyborców, o tym też trwa dyskusja dzisiaj zresztą w PiS-ie, tak? Marcin Horała na przykład wczoraj mówił, że błędem było, że za mało było CPK, a za dużo było mówienia o Tusku. I to też oczywiście, to też ciekawy wątek. W każdym razie to nie jest tak, że elektorat PiS-u jest tylko twardy. Część po prostu jest mniej do partii przywiązana i ona teraz być może jest zrażona tym, co mówi prezes Kaczyński. Natomiast oczywiście jest tak, że w sytuacji, gdy trudno jest PiS-owi dzisiaj formułować te komunikaty, no bo właśnie zmienił się ekosystem mediów, a nie ma alternatywy w tym momencie gotowej, że tak się wyrażę. Prezes Kaczyński mówił na przykład parę tygodni temu o tym, że potrzeba zbudowanie wielkiej prywatnej telewizji, tak? No ale to trwa, jeśli to oczywiście jest taki plan gdzieś na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości, no to przecież potrwałoby miesiące i lata. Więc gdy nie ma alternatywy, no to zostaje tylko ten twardy elektorat tak naprawdę, więc dla prezesa Kaczyńskiego być może ta jedność tego twardego elektoratu i samej partii, bo przypomnijmy, że żadnych odejść z PiS-u jeszcze nie było w tej kadencji, jest tylko wolta posłanki Pawłowskiej, no to nie uznawana jest zresztą przez PiS jako posłanki w ogóle, no to być może ta jedność jest ważniejsza niż to centrum, a centrum być może taka jest kalkulacja, którą trzeba po prostu sprawdzić też. Być może PiS uznaje, że to centrum będzie można odbić w kolejnych wyborach parlamentarnych za 4 lata, no ale trzeba tą arkę dowieść na początek z tych twardych wyborców, stąd taki, a nie inny przekaz. Mm-hmm. No tak, pani Monika Pawłowska nie bez przyczyny nie jest uznawana. No przypomnijmy kontekst, ona chce zająć mandat po Mariuszu Kamińskim, którego jakby legalności i nadal obowiązywania mandatu bardzo broni Prawo i Sprawiedliwość, więc ta wolta posłanki jest rzeczywiście bardzo ciekawa w tym kontekście, że ona startowała z list Prawa i Sprawiedliwości i teraz próbuje zająć miejsce takiego zdaniem PiS-u głównego, walczącego z korupcją i niesłusznie wsadzonego za kraty parlamentarzysty, byłego ministra, więc jest to rzeczywiście rzecz niebywała, ale ona faktycznie, jeżeli spojrzymy na komunikaty medialne, telewizyjne, no to gdzieś tam umknęła, czy też narracja została zupełnie odwrócona. Ale czy rzeczywiście jest tak, że jeśli ludzie nie widzą przekazu, tak jak pan powiedział, Prawa i Sprawiedliwości w telewizji, to odchodzą od poparcia dla tej partii? No, w mediach. I o tym też kiedyś pisałem w Rzeczpospolitej, że może być w pewnym momencie, to było parę ładnych tygodni temu jeszcze na początku tych zmian, że jeśli chodzi o ten ekosystem mediów, no to może być taka sytuacja, że w pewnym momencie te główne, największe zasięgowe media, nie mówimy o internecie w tym momencie, będą miały przesłanie dosyć do siebie zbliżone, tak? Jednak jedną z pierwszych miejsc będą zajmowały takie sprawy, jak na przykład obrady komisji śledczych, informacje tego typu. I to jest coś, co dzisiaj, co też dzisiaj w zasadzie bez żadnego takiego opakowania, bo PiS też do tego specjalnie nie nawiązuje, nie posypuje też głowy popiołem, warto też odnotować, w jakichś kontekstach. Z tym się też wyborcy PiS-u mierzą, czego nie było wcześniej, tak? I to też może być jeden z powodów, tak mówię bardziej intuicyjnie, bo to są, myślę, pogłębione badania, prawdopodobnie po prostu badania fokusowe, które pokazały, co się z tą mobilizacją i demobilizacją dzieje, jakie są jej
jakie są jej przyczyny. No bo na przykład premier Morawiecki, czy wspomniany wcześniej poseł Horała, no, mają ten zespół dotyczący pracy, zespół pracy państwowej, pracy dla Polski. I tam są takie tematy dla umiarkowanego wyborcy, tak? CPK, program energetyki atomowej. No ale też nie mam takiego poczucia, żeby to było gdzieś w centrum tego przesłania, więc te wszystkie rzeczy się prawdopodobnie dzieją jednocześnie, te, o których mówiłem. No ale przede wszystkim, tak jak też podkreślam, bo wydaje się, że dzisiaj potrzebne są jeszcze bardziej szczegółowe badania, które by to zjawisko pokazywały. Tak. Ja jednak uważam, że na pewno tego typu procesy mają swoją taką ogromną inercję, tak? To nie jest tak, że nastroje społeczne zmieniają się tak z dnia na dzień. Nastroje polityczne też nie, więc wydaje się, że to jest trochę jak duży statek czy okręt, który no, wymaga czasu, żeby go zawrócić. I teraz ten zwrot, który obserwujemy, jest dla PiS-u niekorzystny i wydaje się, że do tej wyjątkowo też krótkiej kampanii samorządowej bardzo trudno będzie go odwrócić, zwłaszcza tak jak mówiłem wcześniej, ten ekosystem mediów też, żeby go PiS tego zmieniać na własną korzyść w różny sposób, to też zabierze miesiące, a być może lata. Czekamy w takim razie na rezultaty i na te pogłębione analizy, badania co do tego mitycznego już centrum, bo od wielu, wielu lat politycy różnych stron głowią się, jak do niego dotrzeć. Za dzisiaj, za rozmowę serdecznie dziękujemy. Michał Kolanko naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.